Podział sztandarowy, sztandar zespołu szkół ekonomicznych i ogólnokształcących nr 6 wprowadzić. Szkoła Baczność do hymnu państwowego. Żegnamy absolwentów rocznika 2022, absolwentów 6 Liceum Ogólnokształcącego i Technikum nr 6, a tak naprawdę absolwentów Łomżyńskiego, bo tak będą o Was mówić ekonomika. Po 2 latach pandemicznych, gdy tego typu uroczystości nie były organizowane lub były w ograniczonym zakresie, ponownie spotykamy się ze wszystkimi absolwentami, ich wychowawcami, radą pedagogiczną, rodzicami, by wręczyć świadectwo ukończenia szkoły będące urzędowym potwierdzeniem zakończenia następnego etapu edukacji, ale również symbolicznym wkroczeniem młodych ludzi w świat dorosłych. Nasze, pedagogów i rodziców, oczy i myśli skierowane są na Was. Jak zwykle zastanawiamy się, jak i gdzie pójdziecie w ten swój wymarzony świat. Życzymy trafnych wyborów. Życzymy, byście byli dobrymi ludźmi. Odnaleźli swoje miejsce w życiu i świecie. Wzięli ster odpowiedzialności w swoje dłonie. Dziś kończy się szkoła. Kończy się w pewnym sensie młodzieńcza, szkolna beztroska. I tak jak w piosence zespołu Manchester, ostatni raz z moją klasą już pożegnać się czas, mych przyjaciół dziś każdy ma swój dorosły świat. Zapewne każdy absolwent poniesie w świat wspomnień różne wydarzenia z tej edukacyjnej przygody, które spotkały go w ekonomiku. Zarówno te zabawne, jak i trudniejsze. Szkoła była, jest i będzie miejscem rodzenia się przyjaźni, sympatii, miłości, miejscem sukcesów i niepowodzeń. Ale również tu uczono Was, jak pokonywać własne słabości, kształtowano Wasze umiejętności, postawy, wartości, uczono odróżnienia dobra od zła, światła od ciemności. W tej edukacyjnej drodze towarzyszyła i wspierała Was cała Rada Pedagogiczna, a w szczególności właśnie wspaniali wychowawcy, panie Aneta Drost, Beata Dzięgielewska, Małgorzata Jarmusz, Katarzyna Szymańska, Emilia Zalewska. Brawa wskazane! Dziękuję za Państwa zaangażowanie. Za profesjonalne, codzienne, troskliwe pochylanie się nad naszymi wychowankami. Za cierpliwe kształtowanie ich serc i umysłów. Słowa podziękowania kieruję też pod adresem rodziców absolwentów. Bez dobrej atmosfery domu rodzinnego, bez Państwa wsparcia i pomocy działania edukacyjne szkoły nie zakończyłyby się sukcesem. Wierzę, że razem będziemy dumni z dokonań naszych wychowanków, a Waszych córek i synów. Życzę absolwentom, by spełniali swoje plany i marzenia. Życzę wszelakiej pomyślności w dorosłym życiu, zdrowia, siły, optymizmu, hartów, pokonywania trudności. Tym z Was, którzy czekają egzaminy maturalne, życzę jak najlepszych wyników. Wszystkim życzę jasnego, szczęśliwego życia. Bardzo proszę
Zaczynamy od klasy czwartej, trzeciej A. Od klasy trzeciej A. Mam przed sobą świadectwo z biało-czerwonym baskiem, świadectwo z wyróżnieniem. Mam również przed sobą dyplom, stypendium prezesa Rady Ministrów, który niedawno przyszedł do szkoły. I te piękne świadectwo oraz stypendium otrzymuje Sandra Kuklińska. Angelika Borawska za bardzo dobre wyniki w nauce oraz wzorowe zachowanie. Zapraszam. Ola Wawrzyniak za bardzo dobre wyniki w nauce oraz wzorowe zachowanie. Żeby się te podróże marzeń zrealizowały. Sylwia Mściwojewska, za bardzo dobre wyniki w nauce oraz wzorowe zachowanie. Zapraszam. Barbara Milewska, na piękną frekwencję. Zapraszam. Kacper Grojek za występy muzyczne, aktywny udział w uroczystościach szkolnych. Kacper. Klasa czwarta DA. Kacper Matejkowski za bardzo dobre wyniki w nauce oraz wzorowe zachowanie. Lidia Wojewoda za bardzo dobre wyniki w nauce oraz wzorowe zachowanie. Natalia Wilk za wzorową frekwencję. Klasa czwarta TC, Patrycja Gostkowska również, bardzo dobre wyniki w nauce oraz wzorowe zachowanie. Świadectwo z wyróżnieniem gratuluję. Zapraszam Weronikę Długozimą. Weronika? Piękną frekwencję. Iza Gawęcka za uświetnianie naszych uroczystości. Jak również Natalii Kluczyńskiej. Szata TL, Weronika Rodowska za bardzo dobre wyniki w nauce oraz wzorowe zachowanie. Również Szatecko, świadectwo z wyróżnieniem, bardzo dobre wyniki w nauce, wzorowe zachowanie. Gabrysia Sokołowska. Zapraszam również Karolinę Petkowską za piękną frekwencję. Klasa czwarta DT, Sebastian Szewczyk za bardzo dobre wyniki w nauce
bardzo dobre zachowanie, osiągnięcia sportowe. Sebastian. Kamila Borawska za bardzo dobre wyniki w nauce oraz świetne zachowanie. Dominik Krajewski, nasz sportowiec. Czy pan profesor Rogalski chciałby pomóc, czy coś powiedzieć jeszcze o sportowcach? Chcieliśmy bardzo podziękować naszym sportowcom za wieloletnie reprezentowanie szkoły na arenie międzyszkolnej, tak, na zawodach wojewódzkich i miejskich, w wielu różnych dyscyplinach, koszykówka, lekka atletyka, tak, tenis stołowy, szachy. Tak, bardzo dziękujemy panie i panowie i wszystkiego dobrego na dalszej drodze, tak? Słuchajcie, będziemy prosić was w dwóch grupach od waszej lewej strony. Agata Budna, Weronika Długozima, Justyna Szkaradzińska, Weronika Włostowska, Iza Gawęcka i Gabrysia Kozicka. Dziękujemy bardzo. Zapraszam drugą grupę sportowców. Łukasz Just, Sebastian Szewczyk, Dominik Krajewski, Szymon Tonsdorf, Jakub Silik, Piotrek Leniszewski. Szanowni Państwo, moi drodzy, przestawiam mikrofon i bardzo proszę o dalsze prowadzenie dzisiejszego spotkania. Prosimy o zabranie głosu w imieniu wychowawców panią profesor Alę Dąbrowską. Nasze życie, ciągła wędrówka, a do celu wiodą tak różne drogi. Czasem jest to twardy, ubity trakt, a innym razem wąska ścieżka, pełna kolejny. I jeszcze zakręty, i skrzyżowania, i zmuszające do obrania właściwego kierunku. Drodzy absolwenci, wasza podróż wciąż trwa. Właśnie dobiega kresu jej kolejny etap, nauka w szkole. Początek nie był łatwy, obce twarze, nowe obowiązki i ten niepokój. Czy dam radę? Czy na pewno dotrzymam innym kroku?
a jacy będą współtowarzysze szkolnej wędrówki. Czy pamiętacie te długie godziny spędzone nad zadaniami z matematyki, zagłębianie się w tajniki pana Tadeusza, wesela, dziadów, odkrywanie nowych miejsc geograficznych, żmudne przyswajanie nowych słów w języku obcym, trudne zadania z księgowania, logistyki, handlu i turystyki. Każde 45 minut lekcji zdawało się wiecznością, a jednak czas tu spędzony minął jak jedna chwila. W naszej pamięci pozostaną wspólne wyjścia, wycieczki, czas spędzony poza szkołą, kiedy mogliśmy poznać się z innej strony. Kończy się droga, którą wspólnie wędrowaliśmy, pokonując drobne przeszkody i pokonując tym, którzy od czasu do czasu się potykali. Były wzloty, ale także nie obyło się bez upadków. Zdarzały się momenty radosne, ale także trudne. Staraliśmy się zawsze być z wami, pomagać w tych trudnych momentach i naprowadzać na właściwe tory, gdy zdarzało się wam zboczyć z drogi. Wasza wędrówka nadal trwa, ale już bez nas. Trzeba pożegnać przyjaciół, opuścić przetarty szlak i poszukać nowej drogi, a jest ich tak wiele. Drodzy wychowankowie, wielki Polak Jan Paweł II powiedział ludziom młodym: czasem nie zaszkodzi, jak się nad sobą zamyślisz. To lepsze, niż gdybyś miał lekkomyślnie przeżywać swą młodość i gubić wielki skarb, wielki niepowtarzalny skarb, który w sobie nosisz, którym jesteś ty sam, każdy, każda. Pamiętajcie o tych słowach, wybierając dalszą drogę i strzeżcie niepowtarzalnego skarbu swej młodości. Mamy nadzieję, że jako dojrzali już ludzie będziecie podążać tylko jasnymi ścieżkami. Od nas wychowawców przyjmijcie najlepsze życzenia. Życzymy wam radości, wytrwałości oczekiwania i najpiękniejszych zbiorów tam, gdzie codziennie zostawicie swoje serce, swój umysł i swoje siły. Życzymy niepokoju, który nie pozwala trwać bezczynnie. Szerokiego spojrzenia, które pomaga dostrzegać prawdy ukryte. Takiej radości, przy której smutek zamiera. I niech prawda, dobro, piękno oraz wrażliwość na drugiego człowieka towarzyszą waszemu wędrowaniu. W naszych myślach i sercach zostawiliście trwały ślad. Zawsze będziemy o was pamiętać, nieraz będziemy was wspominać. Wy też o nas pamiętajcie. Do zobaczenia, wychowankowie. Dziękuję. Trzecie, szóste, dziesiąte, aż do ostatniego. Tymi słowami Wisława Szymborska rozpoczęła swój odczyt noblowski. Tymi słowami także i ja rozpoczynam te podziękowania i choć nie są one odczytem, mają bez wątpienia równie ważną, jeśli nie wyższą rangę. Od dziś zacznie przychodzić nowe. Nowe jest już w zasięgu ręki. Trzeba je tylko rozpoznać i uchwycić i nie wypuszczać z objęć. Potrafi być przebiegłe, więc musimy się rozglądać, aby nie przegapić najważniejszego. Zostawiam spoglądem na lata spędzone w naszej szkole. Nadszedł czas, w którym musimy opuścić mury tego budynku i zacząć kolejny etap naszego życia. Matura wciąż przed nami, a po niej dorosłość i kolejne wyzwania, które na naszej drodze umieści los. Nie spodziewaliśmy się, że przyjdzie nam kończyć edukację w tak trudnych i nietypowych okolicznościach. Niemniej jednak wszystkim, którzy towarzyszyli nam w naszej licealnej podróży, pragniemy złożyć najszczersze podziękowania. Szanowna dyrekcjo, na wasze ręce w imieniu wszystkich maturzystów pragnę złożyć płynące z serca podziękowania za te wspólnie spędzone lata. Dziękujemy za poświęcony nam czas, zaangażowanie i wytrwałość. Nauka pod skrzydłami tak wyrozumiałej i wspierającej dyrekcji sprawiła,
że my sami niejednokrotnie mieliśmy skrzydła, które pozwoliły nam uwierzyć w siebie i swoje możliwości. Jesteśmy wdzięczni za okazywaną nam pomoc. Dziękujemy całemu gronu pedagogicznemu za trud włożony w nasze wykształcenie. Jesteśmy Państwu wdzięczni za radość z naszych sukcesów, wsparcie i słowa otuchy w chwilach porażki, a przede wszystkim za nieustającą motywację do zdobywania wiedzy, którą nam wpoiliście. Dziękujemy Wam również za piękne momenty, które mieliśmy okazję przeżyć u Waszego boku, dojrzewając oraz wchodząc w dorosłe życie. Dziękujemy za wspaniałe życiowe rady, które usłyszeliśmy z Waszych ust, które pomagały nam stać się osobami, którymi dziś jesteśmy, oraz za ciągłą wiarę w nas, pomimo porażek, które ponosiliśmy. Szczególne podziękowania kierujemy w stronę wychowawców klas za codzienne, niezwykle trudne i mozolne budowanie naszych wnętrz. Jesteśmy pewni, że Państwa starania uczyniły z nas ludzi mądrych i szlachetnych. Wyrażamy naszą wdzięczność za mobilizację do działań. Dziękujemy za wskazywanie nam właściwej drogi i podtrzymywanie nas na duchu. Dziękujemy także wszystkim pracownikom administracji i obsługi. Państwa działalność wpływa na prawidłowe funkcjonowanie szkoły. Dziękujemy za dbanie każdego dnia o to, byśmy mogli realizować nasz cel, jakim jest edukacja. Są dwie drogi, aby przeżyć życie. Jedna to żyć tak, jakby nic nie było cudem. Druga to żyć tak, jakby cudem było wszystko. Te słowa kieruję do tegorocznych maturzystów. Pamiętajcie, aby każdy dzień chwytać garściami oraz celebrować najmniejsze momenty. Życzę Wam, abyście zawsze znajdowali iskierkę piękna i dobroci w każdym gorszym momencie, ale przede wszystkim, abyście nie poddawali się dążeniu do celów, bo pamiętajcie, że nikt prócz Was ich nie zrealizuje. Jeszcze raz wszystkim serdecznie dziękujemy. Jednocześnie przepraszamy za wszelkie przykrości, których byliśmy przyczyną. Życzymy, by nigdy nie zabrakło Wam zapału do kształtowania młodzieńczych umysłów, wielu sukcesów zawodowych. Niech podejmowany trud będzie dla Państwa źródłem satysfakcji. Teraz głos zabierze Kacper, absolwent szkoły z klasy 4 TA. W imieniu samorządu uczniowskiego oraz tegorocznych maturzystów pragniemy serdecznie podziękować dyrekcji oraz Radzie Pedagogicznej Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących nr 6 w Łomży za trud i pracę, której nie sposób zmierzyć w nauczaniu i wychowaniu naszego pokolenia. Dziękujemy za te lata nauki, za radość z naszych sukcesów, wsparcie w trudnych chwilach i nieustającą motywacją do zdobywania wiedzy, za wspólne dni, podczas których razem odkrywaliśmy świat. Życzymy Państwu dalszych sukcesów, wytrwałości w dążeniu do wyznaczonych celów oraz wszelkiej pomyślności w sferze prywatnej oraz zawodowej. Dziękujemy. Kształcących numer 6 w Łomży. Jesteście wyjątkowym rocznikiem, który opuszcza mury naszej szkoły. Zawsze mogliśmy na Was liczyć. Byliście szczególnie aktywni, promując szkołę w trakcie dni otwartych, podczas apeli, szkolnych uroczystości oraz działaniach na rzecz zmiany środowiska lokalnego. Nigdy nie zapomnimy Waszego wkładu w rozwój samorządności wśród uczniów naszej szkoły. Mogliśmy się wiele od Was nauczyć, a wzajemna współpraca była wspaniałą przygodą, za którą będziemy tęsknić. Chciałabym Wam życzyć w imieniu samorządu szkolnego oraz wszystkich uczniów ekonomika powodzenia na nowej drodze życia. Domyślam się, że niektórym z Was ciężko będzie opuścić mury naszej szkoły i w pełni wkroczyć w dorosłe życie.
Spędziliście w tej szkole wiele czasu, wiele razem przeżyliście oraz wiele się nauczyliście. Wynieśliście ze szkoły nie tylko wiedzę merytoryczną, ale także mnóstwo doświadczeń, wspomnień i pięknych chwil, czy to z nauczycielami, czy też przyjaciółmi z klasy. Choć czas spędzony w szkole staje się właśnie epizodem w waszym życiu, mam nadzieję, że był to epizod owocujący w doświadczenie, które pomogli wam zdobyć wasi wychowawcy oraz nauczyciele. Jestem głęboko przekonana, że uzyskane w szkole przygotowanie do dorosłego życia pozwoli wam pomyślnie zrealizować wasze plany i marzenia. Nadszedł czas rozstania. Wielu z was z pewnością uronił niejedną łzę. Teraz zabierzcie ze sobą cały bagaż doświadczeń i wspomnień i wyruszcie w dalszą drogę. Żegnając się, życzę wam pomyślności, sukcesów i szczęścia. Mam nadzieję, że czas spędzony w ekonomii zapamiętacie miło i często będziecie do niego wracać wspomnieniami. Życzę połamania piór na egzaminie maturalnym i zawodowym. Szanowni Państwo, moi drodzy, dziękuję za piękne słowa pod adresem absolwentów szkoły, dziękuję za piękne słowa pod adresem Rady Pedagogicznej. Otrzymania świadectwa ukończenia szkoły średniej, ale także smutek z powodu rozstania z tym, co stanowiło istotę waszego życia w ciągu ostatnich lat. Pantarei, wszystko płynie i czas płynie, goniąc nieskończoność. Mijają lata. Zakończył się pewien ważny etap waszego życia i dalsze życie będzie stawiało nam nowe problemy, których rozwiązywanie może być coraz trudniejsze. Więc zanim się pożegnamy, przyjmij, droga koleżanko, drogi kolego, nasze memento na dalszą drogę po własny los. Nie wątp w błękit nieba,
nad Twoim dachem stoją ciemne chmury. Przed nami cały świat. Przed Wami nadzieje, niepokoje, niepewność. Mozolne szukanie drogi i prawdy na splątanych ścieżkach życia. Nigdy nie przestawaj się uśmiechać, nawet jeśli jesteś smutny, ponieważ nigdy nie wiesz, kto może się zakochać w Twoim uśmiechu. Być może dla świata jesteś tylko człowiekiem, a dla niektórych ludzi jesteś całym światem. Być może Bóg chciał, abyś poznał wielu złych ludzi, zanim poznasz dobrych. Nie patrz, że coś się skończyło, tylko uśmiechaj się, że ci się przytrafiło. Zawsze znajdzie się ktoś, kto cię skrytykuje. Zdobywaj zaufanie ludzi i uważaj na tych, których zaufanie już raz straciłeś. Stań się lepszym człowiekiem i zanim poznasz kogoś, upewnij się, że znasz siebie i że nie będziesz chciał być taki, jak on chce, ale będziesz sobą. Nie biegnij za szybko przez życie, bo najlepsze rzeczy zdarzają się nam wtedy, gdy najmniej się ich spodziewamy. I pamiętaj, żeby otworzyć komuś oczy, potrzeba niekiedy całego życia. By ujrzeć, wystarczy bez chwili. Nasze nie.
Życie rozpływa się w treny, więc zbieraj, bracie, te dobre karty, którymi żywot Bóg pisze. Na świat i ludzi miej wzrok otwarty. Ukochaj pracę i ciszę. Jeżeli zszyjesz karty żywota, to księgą żywot się stanie. I będzie miłość, pożytek, ochota do pracy i ludziom nadanie. Życie to bezustanne odkrywanie samego siebie. Życie jest szansą, schwyć ją. Życie jest pięknem, podziwiaj je. Życie jest radością, próbuj ją. Życie jest snem, uczyń je prawdą. Życie jest wyzwaniem, zmierz się z nim. Życie jest obowiązkiem, wypełnij go. Życie jest grą, zagraj w nią. Życie jest cenne, doceń je. Nie.
nadziei bywa, że mam miłości za mało, by jeszcze kogoś kochać się udało. Wśród masy pytań w pełnym plecaku. Przyszłość, jak wielki znak zapytania, pełna rozterek i niepokoju. Bez odpowiedzi na takie pytania, w codziennej pracy, chwilach spokoju. Stoimy w progu tej naszej drogi, tacy malutcy, tacy nieśmiali. Z cichą nadzieją, by los nie był srogi, byśmy do celu dotarli cali. Otwarci, prawi, pełni miłości, idźmy odważnie przez nasze życie, by w końcu drogi, bez wątpliwości, w lustro popatrzeć na swoje odbicie. Pamiętajmy, że jest taka zdolność, którą mamy wszyscy. Zdolność zmieniania się. Największym osiągnięciem życiowym człowieka jest ustawiczne stwarzanie samego siebie od nowa, tak aby w końcu dowiedzieć się, jak żyć. Dlatego stwórz koncepcję osoby, jaką chciałbyś być. Kochaj kogoś, żyj poważnie, bo w rzeczywistości może być jedynie wszystkim, być jeszcze wszystkim, zdobyć nowe umiejętności, znaleźć nowe pasje. Możesz nawet zmienić siebie i stać się kimś innym niż byłeś. Przygoda twojego jutra zależy tylko od ciebie i nigdy nie jest na nią za późno. Jak mówi poeta, nic nie jest stracone, skończone też nie, gdy droga przed tobą, a sam jesteś w tle. A przed wami długa droga. Każdy chce iść tą drogą z uśmiechem na twarzy, znaleźć na niej radość i szczęście. Idźmy łagodnie przez zamęt i pośpiech, pamiętając, jaki spokój możecie znaleźć w ciszy. Na tyle, na ile możecie, żyjmy w przyjaźni z wszystkimi ludźmi. Bo chwała temu, co bez gniewu idzie poprzez śniegi, deszcze, blaski oraz cienie. W piersi pod koszulą całe jego mienie, przed nami całe życie. Wchodźmy w nie w pełni sił i energii, wiatry i nadziei, że będzie pięknie. Nie utracimy nigdy optymizmu, nie utracimy młodości. Thank you.
Szanowni Państwo, moi drodzy, dzisiejsza uroczystość dobiega końca. Chciałem bardzo serdecznie podziękować Pani Profesor Małgorzacie Jarosz, Panu Dyrektorowi Krzysztofowi Domaleckiemu. Chciałem podziękować wszystkim osobom, które grały, śpiewały, deklamowały, które przyczyniły się do piękna dzisiejszej uroczystości. Bardzo, bardzo Państwu dziękuję. No i cóż, niestety, życzymy maturzystom odpoczynku. I widzimy się pierwszego dnia na egzaminie z języka polskiego. Szanowni Państwo, moi drodzy, dziękuję wszystkim za obecność. Do zobaczenia.